Dzień dobry. Dzień dobry. Jak miło. Kamionna była siódmą w kolejności wyspą, którą w 13 edycji akcji Odkryj Beskid Wyspowy zdobywali turyści. Miejscem zbiórki, skąd wyruszyli na szlak piechurzy, była Żegocina. Jedni dotarli tutaj samochodem, a inni, jak pan Jarosław Orzeł, przewodnik beskidzki, rowerem. Organizatorami są aż cztery gminy. Przedstawiam gospodarza tutaj. Bardzo dobry przykład pana wójta, pana Wojciecha Wronę. Duże brawa. Życzę fajnych doznań, przyjemnego maszerowania, oby, tak jak mówię, w pogodzie, wszystkiego dobrego jeszcze raz. Krótkie powitanie przez organizatorów. Pójdziemy sobie spacerówką, jak to, co ma jakieś butelki, to zabrać. I można wędrować. Choć pogoda nie nastrajała na wędrówkę, a przez padający deszcz widoczność była ograniczona, to wydarzenie wzięło wielu turystów. Przybyli oni tutaj z Przełęczy Widoma. I szlakiem żółtym z Pasierbca. Alek, widzę, że tutaj rozłożyłeś mapę. Możesz nam pokazać, gdzie jesteśmy? W Kamionnej. Powiedz, z kim tutaj dzisiaj wyszedłeś na górkę? Z babcią i kuzynem. Michał, z kim tutaj na Kamionną dzisiaj przyszedłeś? Z tatą, mamą, ciocią Bożeką i panią Danką. Z kim tutaj na górę wyszliście? Wyszliśmy z wujkiem, ciocią, rodzicami i z braćmi. Jak się tutaj szło na tą górkę? Było fajnie. Gadaliśmy razem ze sobą. Szliśmy szlakiem żółtym. Po niecałych 2 godzinach turyści wędrujący z Żegociny dotarli na miejsce spotkania. Odkrywamy Beskid Wyspowy i sami też indywidualnie chodzimy na różne wycieczki. Jest to też taka fajna przygoda dla dzieciaków, bo pewnie są tutaj ludzie w różnym wieku i ciągną dzieciaków, żeby nie siedziały przy komputerach. Jak się zaszczepi taki bakcyl turystyczny u maluchów, to potem to naprawdę procentuje. Co państwo myślicie o tej akcji? Jest to bardzo fajna akcja. Można dużo zobaczyć, zwiedzić, dowiedzieć się coś nowego na temat naszych pięknych gór. Nowe odkrywane trasy. I spotkać się z ludźmi tak samo. Z znajomymi i bardzo tu przewodnicy coś opowiedzą o tym terenie przynajmniej. Tutaj na górnej stacji narciarskiej Las Kowalski wszystkich gości witali organizatorzy wydarzenia. Dzień dobry państwu, witam państwa bardzo serdecznie, również w imieniu wójta gminy Las Kowa, w imieniu własnym. Cieszę się, że wspólnie możemy tu przebywać. Życzę państwu miłego przebywania tu, wspólnej zabawy. Dziękuję bardzo. Przy świetlicy w Kamionnej otwarliśmy szlak zielony na naszą górę Kamionną. Także już od dzisiaj możemy sobie wędrować zgodnie ze szlakiem. Ten szlak pięknie się łączy z Górą Pasierbiecką i potem prowadzi na szczyt naszej góry. Tak jak pan wójt powiedział z Żegociny, pan Wojciech, no, mamy nadzieję, że w niedługim czasie przy współpracy właśnie 4 gmin powstanie na naszej górze piękna wieża widokowa, co dodatkowo jeszcze ubogaci wszystkie te gminy. Taki jest nasz cel, żeby właśnie ta góra stała się takim symbolem też pewnej jedności dobrej współpracy, bo tutaj tak naprawdę ta inicjatywa budowy wieży widokowej to inicjatywa 4 samorządów i chcemy właśnie wybudować wieżę, która połączy 4 gminy, ale też będzie łączyła ludzi. W strugach deszczu odbyła się msza święta. Nabożeństwu przewodniczył ksiądz Filip Kodur z Poznania. Spróbować w waszych intencjach, w intencji was, turystów i tych, którzy są stąd. Chcę także polecać w tej Eucharystii wszystkich ludzi gór, którzy z górami są w szczególny sposób związani. Na Kamionną przybył wraz z oazową grupą młodzieży przebywającą w Żegocinie. Najmilsza teraz oczy moje.
Asia została wybrana przez organizatorów najmilszą uczestniczką spotkania. Pan Jerzy najstarszym turystą, który maszerował na Kamionną. Wrażenia, jeżeli chodzi o ten pobyt dzisiaj tutaj na Kamionnej. Trochę deszczu, ale słoneczko na koniec. Trochę deszczu, ale też normalne na trasie. Czuję się bardzo dobrze, jak zwykle, jak wytrawny turysta i jako senior. To Asię zapytam. Asiu, ty tu jesteś z taką większą trochę grupą. Tak, ja jestem z Oazy z Ruchu Światło Życie i przyjechaliśmy tutaj na formację. Było wspaniale, naprawdę super grała orkiestra i mega super wrażenia. Mimo deszczu jestem cała mokra, ale było naprawdę świetnie. Za wytrwałość i uczestnictwo w wydarzeniu turyści zostali ugoszczeni bigosem i ciepłym żurkiem z kiełbasą. W niedzielę 17 lipca turyści będą odkrywać Ćwilin. Główna grupa wędrowców wyruszy na trasę o godzinie 7 szlakiem żółtym, oczywiście z Mszany Dolnej.